Z tej strony Mikołaj Lech. Swojego bloga o znakach towarowych prowadzę już od 2013 roku. Przez ten czas napisałem ponad 250 artykułów. Jeżeli dobrze pamiętam, to w drugim artykule przytoczyłem oficjalną definicję znaku towarowego. I ostatnio, po prawie 5 latach, mnie lśniło. Wiele osób prosi mnie o pomoc, które prosi mnie o pomoc przy rejestracji znaku. Mam masę błędnych przekonań o tych znakach towarowych. No i właśnie w dzisiejszym nagraniu zmierzę się z tymi najczęstszymi błędami. A żeby wszystko maksymalnie uprościć, ani razu nie odwołam się do oficjalnej definicji znaku towarowego. Błędne przekonanie numer 1. Chcę zastrzec nazwę i logo firmy, a nie znak towarowy. No i muszę powiedzieć, że wielokrotnie dostaję maile, w których już w pierwszym zdaniu czytam, że kogoś nie interesuje ochrona znaku towarowego, chcę za to zastrzec nazwę firmy. No, na pierwszy rzut oka to dość logiczne. Każdy przedsiębiorca działa na rynku pod jakąś nazwą i jeżeli biznes dobrze mu się rozwija, to pojawiają się u niego pomysły na ochronę tej nazwy. Znak towarowy wielu osobom kojarzy się z towarami. Przykładowo ochroną można objąć batonika Snickers. Tylko co do zasady znaki towarowe służą do oznaczania towarów lub usług. A jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to na czym zarabiasz? Na oferowaniu towaru bądź usług. Nie ma trzeciej drogi. Weźmy na przykład markę BMW. Tym znakiem towarowym oznacza się samochody, dlatego jest on chroniony m.in. w klasach towarowych. Z drugiej strony mamy firmę Orange. Ona z kolei oferuje usługi telekomunikacyjne. Swój znak towarowy zabezpieczyła m.in. w klasach usługowych. Poprzez te przykłady chciałem Ci powiedzieć, że jeżeli myślisz o zastrzeżeniu nazwy bądź logo firmy, to robi się to po prostu poprzez rejestrację znaku towarowego. Dzięki temu konkurent w Twojej branży nie będzie mógł posługiwać się podobnymi oznaczeniami. A przecież dokładnie o to Ci chodzi. Błędne przekonanie numer 2. Wymyśliłem oryginalne słowo, chcę je teraz zastrzec. No, z takimi tematami zgłaszają się do mnie osoby, które prowadzą blogi oraz fanpage na Facebooku. Takie osoby stworzyły oryginalne nazwy i zbudowały wokół nich społeczności. Najczęściej wtedy pojawia się ktoś, kto zaczyna posługiwać się podobnym określeniem. Ja w takim przypadku zawsze pytam takie osoby, czy nazwa używana jest przez nich w sposób komercyjny. To znaczy, czy taka osoba na fanpage'u bądź blogu zarabia. Bo jeżeli zrzesza jedynie pasjonatów jakiegoś tematu, to faktycznie nie posługuje się znakiem towarowym. Tak jak mówiłem, znak towarowy służy do oznaczania towarów bądź usług w obrocie gospodarczym, a nie można działać komercyjnie, nie prowadząc działalności gospodarczej. Jeżeli jednak przy takiej okazji prowadzenia bloga ktoś ma sklep z winami, to jak najbardziej jego nazwa może być zastrzeżona. Podobnie, jeżeli na fanpage'u taka osoba umieszcza komercyjne, na przykład kampanie reklamowe. Teraz błędne przekonanie numer 3. Nie oferuję towaru, więc znak towarowy jest mi niepotrzebny. To błędne przekonanie mają przedsiębiorcy zarabiający na swoich usługach. Nie sprzedają towarów, ale na przykład w postaci szkoleń swoją wiedzę. Kiedy słyszą o znaku towarowym, odruchowo czują, że to nie jest dla nich. Już prędzej znaki usługowe. Ale pytanie jest wtedy takie, czy takie znaki usługowe istnieją? Okazuje się, że tak i nawet polskie przepisy wyraźnie o takich znakach wspominają. Najprościej mówiąc, stawiają znak równości pomiędzy znakiem towarowym a znakiem usługowym. W praktyce przyjęło się jednak, że wszyscy mówią o tych znakach towarowych i to może być dla niektórych osób dezorientujące. Tak więc podsumowując, nawet jeżeli świadczysz usługi, to rejestrujesz znak towarowy. Błędne przekonanie numer 4. Chcę opatentować nazwę i logo firmy. Tutaj nazewnictwo znów może wprowadzać w błąd. Ludziom wydaje się, że skoro mamy urząd patentowy, przed którym pełnomocnikami są rzecznicy patentowi, to zajmuje się on tylko patentami. Stąd często słyszę, że komuś zależy na uzyskaniu patentu na logo. Tylko faktycznie patent można uzyskać na wynalazek, czyli rozwiązanie stricte techniczne. Na znak towarowy można uzyskać prawo ochronne. Choć jeżeli maksymalnie byśmy wszystko uprościli, to procedura uzyskiwania ochrony jest tutaj podobna. Należy złożyć wniosek do Urzędu Patentowego, przejść procedurę, uiścić odpowiednie opłaty urzędowe i jeżeli wszystko nam uda się zrobić pomyślnie, to dostaniemy ozdobne świadectwo. Z tego punktu powinieneś zapamiętać to, że znaków towarowych się nie patentuje, je się rejestruje. Błędne przekonanie numer 5. Chcę zastrzec słowo, aby nikt go nie używał. Zdarza się, że zwracają się do mnie przedsiębiorcy z pytaniem, jaki jest sens zastrzegania znaków towarowych, skoro w wynikach Google pojawiają się firmy o identycznej albo bardzo podobnej nazwie. Zawsze wtedy pytam, czy to ich bezpośrednia konkurencja. Najczęściej słyszę, że to zupełnie inna branża, ale zabierają im najlepsze pozycje w internecie. No i taka sytuacja może być irytująca, ale nie ma tu mowy o złamaniu prawa. Znaki towarowe rejestruje się po to, aby potencjalny konsument nie pomylił się co do źródła pochodzenia danego towaru bądź usługi. Podam Ci przykład. Pod marką Phoenix są na przykład oferowane ciągniki rolnicze za 300 tysięcy euro oraz jogurty za 2 zł. Jak myślisz, jakie jest ryzyko, że rolnik, który szuka specjalistycznej maszyny, przez pomyłkę kupi jogurt? Moim zdaniem zerowe. Oczywiście właściciel zarejestrowanego znaku towarowego ma na niego monopol prawny, ale jest to monopol w kilku aspektach ograniczony. Po pierwsze do terytorium. Ochrona może obejmować
Polskę, Unię Europejską bądź wybraną wiązkę krajów. Ograniczenie dotyczy również czasu ochrony. Ta trwa 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejne tego typu okresy, teoretycznie nawet w nieskończoność. Ale idąc dalej. Ochrona znaku towarowego ogranicza się do wskazanych w zgłoszeniu towarów lub usług. Czego nie wskażemy w wykazie klas, to nie będzie chronione. W 2016 roku głośno było o pewnej demonstracji, gdzie jej uczestnicy przynieśli na wiec flagę Solidarności. Przewodniczący związku następnego dnia odgrażał się, że pozwie organizatorów, bo użyto jego znaku towarowego. Tylko że w świetle tego, co Ci powiedziałem, nie można tutaj mówić absolutnie o naruszeniu prawa. Osoba, która przyszła na wiec i machała tą flagą, zrobiła to całkowicie niekomercyjnie. Nikt więc na tym znaku nie zarabiał. Na koniec tego nagrania pozwolę sobie może to wszystko, o czym przed chwilą Ci powiedziałem, podsumować te najważniejsze informacje o znakach towarowych. I po pierwsze, znak towarowy służy do oznaczania towarów bądź usług. A jako, że każda firma oferuje albo towary, albo usługi, to jej markę chroni się właśnie poprzez rejestrację znaku towarowego. Po drugie, o znaku towarowym można mówić jedynie wtedy, kiedy dane oznaczenie zostało użyte w sposób komercyjny. Jeżeli na nim nie zarabiasz, nie ma większego sensu, abyś ubiegał się o ochronę. No chyba, że w najbliższej przyszłości planujesz skomercjalizować swój znak towarowy. Po trzecie, znak towarowy chroni usługi, tak samo jak znak usługowy chroni towary. Te pojęcia można stosować zamiennie. Po czwarte, znaków towarowych się nie patentuje. Uzyskuje się za to na nie prawa ochronne. No i na koniec punkt piąty. Ochrona znaku towarowego ogranicza się do terytorium, czasu i wskazanych w zgłoszeniu towarów bądź usług. Mam nadzieję, że pomogłem Ci zrozumieć te takie problemy czasami interpretacyjne związane ze znakami towarowymi. Z mojej strony to wszystko. Koniecznie subskrybuj mój kanał i do zobaczenia.